Gorąco zapraszamy te osoby, które będą zaciekawione. To oczywiście program Szkoła Demokracji rusza również w przyszłym roku szkolnym, więc zapraszamy zarówno na stronę samorząduczniowski.pl, jak i na Facebooku CEO. Będziemy oczywiście informować o rekrutacji. To coś jeszcze chciałeś tutaj dodać? Jeszcze, Tak? jeszcze tak, taką techniczną tylko uwagę, że jeszcze raz powiem, że widzimy wasze różne wiadomości, natomiast one są zatwierdzane przez naszą koleżankę, więc czat jak najbardziej działa. Gdybyście tutaj nie widzieli swojej wiadomości, to po prostu ona jest w tej poczekalni. To też tak potem będziemy gdzieś prosić o jakieś odpowiedzi na tym czacie, więc tutaj chwilę to zajmuje, żeby zatwierdzić. Dobrze, co na dzisiaj przygotowaliśmy? Jakie są cele naszego spotkania? No, cele są takie. W ogóle też byśmy chcieli się dowiedzieć, co u was słychać, czyli jak te samorządy uczniowskie działają, czy działają w ogóle, czy nie działają. Jak widzicie rolę samorządu uczniowskiego w trakcie no, epidemii, w trakcie tej sytuacji zamknięcia szkół. No i po prostu my w tym momencie nie pracujemy w szkołach, więc to jest dla nas też ciekawe, żeby to usłyszeć. O, więc będzie ta przestrzeń, żebyście wypisali swoje doświadczenia, czy też o nich opowiedzieli. No, ale my też chcielibyśmy powiedzieć, jak my to widzimy, tak? Co w tej trudnej sytuacji i sytuacji edukacji zdalnej, jaka jest rola samorządu, tak? Widzimy, że ten samorząd może mieć ważną rolę. No i chcielibyśmy o tym po prostu opowiedzieć. Natomiast też właśnie chcielibyśmy pokazać kilka pomysłów, tak, na konkretne działania. To już oczywiście, no i też jesteśmy ciekawi jakby Państwa zdania, jak widzicie te pomysły. To już są takie właśnie cele. Ula, ktoś jeszcze? Nie, tutaj myślę, że możemy przejść dalej. Bardzo zachęcamy was do tego, żeby dzielić się właśnie tym swoim doświadczeniem, bo mamy tutaj właśnie jakieś propozycje, ale też bardzo chętnie posłuchamy, co się u was dzieje, czy jakie macie, no, jakie macie po prostu propozycje z waszego doświadczenia. Dobra. No dobrze, to zacznijmy rzeczywiście od tego krótkiego rozpoznania, bo też w ogóle chcielibyśmy się dowiedzieć, kogo mamy dzisiaj na sali wirtualnej naszej, z kim się spotkaliśmy, czyli prośba o uzupełnienie krótkiej ankiety, którą zaraz tutaj opublikujemy. Prośba, żeby się wypowiedzieć. Pytania są krótkie, zamknięte. Dobrze. Jeszcze chwilkę poczekamy, żeby no przynajmniej większość z Państwa mogła uzupełnić ankietę. Tutaj już część z Państwa pisze w komentarzach o tym, że częściowo działają, że czasami nie działają. To może też korzystając z wypełnienia ankiety przez Państwa odpowiem na pytanie tutaj Pani Małgorzaty, czy samorząd uczniowski funkcjonuje, PL, czy rozumiem nasz program, funkcjonuje też w szkołach specjalnych, na przykład w MOS-ach. No, biorą udział zarówno MOS-y, jak i MOW-y w programie. Staramy się również wspierać takie placówki, więc chociaż oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jednak ta specyfika tej samorządów, w ogóle całej społeczności jest inna, natomiast jak najbardziej zapraszamy do programu.
Tutaj część z Państwa pisze, że już się pojawiają jakieś pomysły, na przykład akcja Żonkile z Muzeum POLIN, czyli z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, tak, to już zaraz. Część z Państwa pisze tutaj już o tym, że się Państwo spotykacie na Facebooku, na Teamsach. I właśnie ta komunikacja to też jest dla nas ciekawe. Cieszymy się, że tutaj właśnie część tutaj właśnie samorządów działa no, w bezpośrednich akcjach związanych z no, sytuacją tutaj naszą epidemiczną, czyli zostań w domu, podziękuj medykom. To fajnie, fajnie, że to się dzieje. Już zaraz będziemy publikować, zakończamy naszą ankietę, więc prośba o to, żeby kto jeszcze nie uzupełnił zapraszamy do udziału. To zrobi, a więc dajemy jeszcze sobie kilkanaście na to. Zapraszamy, żeby tu kliknąć. Bo... Dobrze. Niektóre osoby na czacie do nas piszą odpowiedź, zaznaczcie proszę w ankiecie na tak. ekranie. To tutaj taka wskazówka. I jeszcze co do tego pytania o szkoły specjalne, na przykład MOS-y, to mamy taki prężnie działający MOW w programie już od kilku lat bodajże z nami. Także bardzo pozdrawiamy MOW nasz z Radzionkowa. Więc myślę, że jak najbardziej się da i zapraszamy. No dobrze, tutaj już praktycznie większość z Państwa skończyła, więc proszę tutaj sobie zobaczyć, jak Państwo odpowiadacie, kogo mamy na sali. No, w zdecydowanej większości nauczycieli, nauczycielki, czyli rozumiem opiekunów, opiekunki samorządów uczniowskich. Cieszymy się, ale cieszymy się również, że jest z nami trochę uczniów. To fajnie, że z nami jesteście, bo też, no, też jak będziemy mówić w dalszej części naszego webinarium, trochę tak jak to widzimy ten samorząd w tym czasie edukacji zdalnej czy epidemii, no on tak naprawdę jest oparty na wewnętrznej woli czy też motywacji samych uczniów i uczennic, tak, no jakby w tej sytuacji trudno jest, prawda, zdalnie coś, że tak powiem, narzucić, więc no rola tutaj uczniów i uczennic jest kluczowa. Ja cieszę się, że również mamy aż sześcioro dyrektorów szkół. Witamy bardzo serdecznie, cieszymy się, że Państwo są z nami, jako że też uważamy dyrekcję za no, kluczową w dawaniu takiej przestrzeni do działania dla samorządu. Tutaj większość z Państwa zdecydowana nie brała udziału w programie Szkoła Demokracji, więc też cieszymy się, że mamy nowe osoby. Mam nadzieję, że to będzie może też zachęta do tego, żeby skorzystać z naszego takiego całorocznego wsparcia, jakim jest program Szkoła Demokracji już od nowego roku szkolnego oczywiście. No i dobrze, no właśnie, to było pytanie, czy władze samorządu w jakikolwiek sposób w okresie epidemii działają. No, ponad 1/4 szkół no, w ogóle nie działa, nic się nie dzieje. No, mamy dość dużą grupę, więc można powiedzieć, że te wyniki są w miarę reprezentatywne, no bo to jest już prawie 200, ponad prawda, 200 uczestników. Albo że no, duża część, też prawie 1/3, że no, jest jakaś komunikacja, jest spotkanie, ale no, nie są prowadzone żadne działania. No i właściwie tylko u 14% jest odpowiedź, że są prowadzone działania albo są bardzo aktywnie prowadzone działania. Też bardzo chętnie poznamy Wasze sposoby, jesteśmy bardzo ciekawi też tego. Tak, tak, tutaj też te pomysły jednocześnie się też przewijają na czacie już. Będziemy zachęcać też w dalszej części, żeby specjalnie się jakoś podzielić bardziej tymi pomysłami. Tak. Dobrze, jeszcze czy tutaj coś. No tak, no i właśnie główne trudności. Część nie ma żadnych trudności, ale to raczej niewielka. Najczęstsze brak pomysłów, nie wiemy, co mamy robić, lub brak motywacji. To są najczęstsze. No to jest też zrozumiałe, że no, w takim czasie tej motywacji nie ma. Jeśli chodzi o pomysły, no mam nadzieję, że to właśnie webinarium, że być może te kilka pomysłów, które tutaj przedstawimy, będzie dla Państwa ciekawe, inspirujące.
Nie będziemy wchodzić zbyt mocno w kwestię, jak zorganizować tę pracę. No, postawiliśmy po prostu na to, żeby powiedzieć bardziej o tej wizji samorządu i, no i o pomysłach. Natomiast jeśli będzie taka potrzeba, to parę narzędzi możemy gdzieś zaproponować, takich, którymi się posługujemy na koniec. Tak. No i właśnie tego wsparcia poszukacie, no to też właśnie najczęściej pomysłów na konkretne działania, jak zorganizować, prowadzić naszą pracę, to się pojawia najczęściej. No i oczywiście motywacja, to jest zawsze ten problem, natomiast no my też tutaj dziś nie skupimy się na samym pojęciu motywowania, czy tym problemie motywowania uczniów. Dobrze, dziękuję bardzo. I tutaj pytanie, ile potrwa webinar? No, myślę, że godzinę do godziny 15, no, trochę też zależy od Państwa aktywności w trakcie, ile będzie na przykład pytań albo komentarzy. No dobrze, to dziękujemy bardzo za tę wstępną ankietę. Teraz chcieliśmy właśnie przejść do tej części w ogóle po co. No. Jeszcze kwestia taka techniczna zaświadczeń poza trwaniem webinaru, bo takie pojawiło się pytanie. Tak, będą możliwe zaświadczenia, będą możliwe do wygenerowania przez stronę, to na końcu powiemy dokładnie w jaki sposób i będą do pobrania do poniedziałku. Tak. No tak, no więc no jakby tak ogólnie ten samorząd uczniowski w czasie epidemii, naszym zdaniem oczywiście, jakby wychodząc z tego punktu, którym mówiłem na samym początku, czyli tym, że celem szkoły demokracji jest włączanie uczniów w życie szkoły, my traktujemy i jakby tam kluczowe założenie dla nas jest to, że samorząd uczniowski to jest społeczność wszystkich uczniów i uczennic. No i właśnie takie trudne momenty, jak no, zamknięcie szkół, izolacja, no to są takie momenty, w których ta społeczność może się no, tak rzeczywiście urealnić, tak? Może zareagować na sytuację, albo może oczywiście nie zareagować, tak? Może okazać się sprawna albo nie. Są pewne plusy tej sytuacji, oczywiście poza sytuacją, poza oczywiście trudnościami, o których mówili też Państwo na początku w tej ankiecie. No, nie możemy się tak łatwo spotkać, skomunikować, część działań w ogóle jest niemożliwa do wykonania, prawda? A z drugiej strony właśnie być może zachęcamy tak ogólnie do pomyślenia o tym i też porozmawiania wspólnie właśnie z waszych zespołach, w waszych zespołach władz samorządu, o tym jako też o pewnej szansie, tak, że jest to plus, jest taki, że możemy odejść od takiej szkolnej rutyny i pewnych schematów działania, tak, no nie jesteśmy w stanie już zrobić tych działań, które tradycyjnie robimy, natomiast właśnie jest to możliwe też szansa na to, żeby zrobić coś nowego i trochę pomyśleć o tym właśnie, co jest rzeczywiście potrzebne w tej sytuacji. Druga rzecz, o której też mówiłem, ciesząc się, że mamy sporo uczniów, uczennic na webinarium dzisiaj, jest to, że tak naprawdę w tych warunkach, kiedy samorząd czy władze samorządu pracują tylko zdalnie, no kluczowa jest inicjatywa uczniów, tak? To znaczy, no zdajemy sobie sprawę, że tu w tej sytuacji bez wewnętrznej motywacji, bez chęci uczniów do działania nic się nie może wydarzyć, czyli tak naprawdę ten samorząd może być bardziej uczniowski, tak? Częstym wyzwaniem, jaki opiekunowie samorządu mówią na szkoleniach, na warsztatach, właśnie też często ze szkoły demokracji też właśnie to zgłaszają, że no właśnie uczniowie nie mają tej inicjatywności, tak, że to wszystko wychodzi od szkoły, od nauczycieli, że uczniowie czekają na to, aż coś nauczyciele, dorośli wypracują. No i to jest taki moment, w którym no, można tę pałeczkę im oddać, tak, no i ze względu na to, że oni sami najlepiej wiedzą też, czego potrzebują, tak, uczniowie w tym momencie stają przed różnymi wyzwaniami,
I mogą coś z tym zrobić, ale mogą też oczywiście nic z tym nie zrobić, tak? I to też jest dla nas okej, okay. Znaczy to też jest dla nas jakiś tam wyraz tej samorządności. No i plusem jest też to, że wszyscy są online, a przynajmniej większość jest online, więc też ten kontakt tak naprawdę jest w jakimś sensie ułatwiony, a przynajmniej łatwiej dotrzeć do wszystkich, więc tak ogólnie chcieliśmy... Albo do części, bo tak. Tutaj jakby to może być plus i minus, bo wiadomo, że tutaj pani Małgorzata napisała, że są... Jakby jest sporo uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu czy sprzętu komputerowego, więc to może być tutaj jakby są dwie strony i to też warto powiedzieć, tak. Że z jednej strony może być to kontakt łatwiejszy i też taki świat, który jest bliski często, no, często jest po prostu uczniom i uczennicom bliski, więc jest to szansa jakaś na trafienie, ale może być też trudnością. No właśnie, no i jakby trochę przedstawiając ten kontekst zmienionych warunków samorządu, no takie pytanie ogólne i to w sumie tak naprawdę głównie pytanie jest do uczniów i uczennic, którzy tutaj z nami są, po co ten samorząd uczniowski waszym zdaniem jest, tak? Znaczy do czego może się przydać w tym okresie izolacji, pracy zdalnej, epidemii, zwał jak zwał, którym mamy. Jesteśmy ciekawi, jak to widzicie, po co ten samorząd uczniowski w ogóle jest. Jeśli macie jakieś tutaj przemyślenia, komentarze, to piszcie na czacie. Damy wam chwilę na to, żeby odpowiedzieć na to pytanie. I też tak naprawdę zachęcam, ja ze swojej strony, to jest takie pytanie, po co nam samorząd uczniowski? Ci, którzy biorą udział w naszych szkoleniach, czy brali, to wiedzą, że to jest pytanie, które też pada na naszych szkoleniach. Zawsze pytamy uczestników, po co wam ten samorząd uczniowski tak naprawdę jest, tak? Bo bardzo często ten samorząd uczniowski taki istnieje, bo to jest rutyna naszego działania, funkcjonowania szkoły, zawsze był, ale nie jest to poddane zastanowieniu, nie zastanawiamy się dlaczego. Uczniowie się nie zastanawiają, tak? No z nauczyciele zresztą też czasami po prostu przyjmują, że musi być i po prostu to tak sobie działa, jak działało. Natomiast pytajmy się, rozmawiajmy o tym wspólnie, rozmawiajmy z uczniami, rozmawiajmy w naszych władzach samorządu, zastanawiamy, po co ten samorząd uczniowski osobiście mi jest, tak? Nie na zasadzie, że no samorząd reprezentuje wszystkich uczniów szkoły, tak? No ale dobra, a ciebie konkretnie w czym reprezentuje, tak? Jakby tobie konkretnie, w czym może pomóc samorząd. Pojawiają się tu już pierwsze tak. Odpowiedzi. Daje poczucie przynależności, się pojawiło. Do umożliwienia interakcji pomiędzy uczniami, po to, żeby się wspierać, podkreślać, że jesteśmy wspólnotą, tu pani Anna pisze. Właśnie, wprowadza trochę normalności w tych ciężkich czasach, pani Agnieszka napisała. Myślę, że to jest właśnie ciekawe, że to jednak jest ta, no może być ta namiastka społeczności, którą zawsze tworzyliśmy i więzi. Mhm. Tak, no tutaj pojawia się właśnie też umożliwienie interakcji pomiędzy uczniami, ale też właśnie ułatwienie komunikacji uczniów pomiędzy nauczycielami, z którymi nie mają kontaktu, tutaj pani Lucyna pisze, bo rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, że po prostu no raz to, co już padło, nie wszyscy uczniowie w ogóle mają nieograniczony dostęp, tak, do komputera, do internetu, czasem bardzo ograniczony. Część nauczycieli też nie kontaktuje się z uczniami tak naprawdę zdalnie, poza wysyłaniem jakichś materiałów do przerobienia, więc tu się zgadzamy bardzo, bardzo mocno, że ta komunikacja w tym momencie jest naprawdę ważna, tak? Znaczy myślenie o tym, jak możemy się skomunikować, żeby nie było takich osób, które zostają zupełnie na uboczu. Da, bo to jest oczywiście najgorsza sytuacja w momencie, kiedy jesteśmy wykluczeni z tego całego, no z tej wymiany informacji po prostu. Czy tutaj, jeszcze jakaś odpowiedź? Tak, tutaj pani Magda pisze, żeby zbierać samorząd po to, żeby zbierać informacje od uczniów i przekazywać nasze potrzeby dyrekcji, na przykład dotyczące ilości pracy teraz. I myślę, że to jest bardzo ważna
ważna taka, ważny głos, no bo rzeczywiście uczniowie między sobą mogą wspierać nauczycieli w tym kontakcie z uczniami i mogą dowiedzieć się właśnie, jaka jest ich sytuacja i bardziej ją zakomunikować w imieniu uczniów do nauczycieli czy do dyrekcji. Mogą być właśnie takimi pośrednikami i pomagać w tej komunikacji, pomagać organizować po prostu to nauczanie, ten czas w takich właśnie warunkach izolacji, które nie są łatwe. Tak, no tutaj właśnie kilka takich wypowiedzi się pojawia odnośnie tego, żeby zbierać informacje i przekazywać dyrekcji, nauczycielom tak. o tym, co się dzieje, jakie uczniowie mają potrzeby. I tutaj pani Patrycja też napisała, żeby zrozumieć ich potrzeby. No też właśnie uczniowie mogą nawzajem lepiej czasami wyłapać, zrozumieć pewne potrzeby i je przekazać. To też ważne. Tak, no i duża część z tych odpowiedzi tak naprawdę pokrywa się z tymi takimi obszarami właśnie, które chcieliśmy wam, o których też rozmawialiśmy tutaj właśnie i uważamy, że one są takie najważniejsze właśnie w tym czasie. No i pierwszy z tych obszarów, no to już właśnie też padło w tych waszych odpowiedziach. Czyli wyrażanie głosu uczniów o tym, czego potrzebują w zakresie edukacji zdalnej, jakie są ich problemy, jakie są ich oczekiwania, czy też trudności, z którymi się mierzą. I to jest jak najbardziej, znaczy naszym zdaniem to jest tak naprawdę w tym momencie kluczowe i najbardziej potrzebne. I rzeczywiście bez aktywnego samorządu uczniowskiego, który zadba o to, władz samorządu, czy osób po prostu, konkretnych osób tak naprawdę, które zadbają o to, no to się nie wydarzy po prostu, tak? Bo sytuacja jest po pierwsze dynamiczna, tak? Dużo się dzieje, dużo się zmienia, żyjemy w dużej niepewności też tak naprawdę, bo przecież nikt nie wie, kiedy szkoły znowu będą funkcjonować, no, być może nie będą w tym roku szkolnym już w ogóle, no ale tak naprawdę jeszcze to nie jest jasne. Tak samo nie jest jasne, co z maturami na przykład, kiedy one będą, więc jest dużo takiej niepewności. Na pewno też dyrekcja, nauczyciele w tym momencie są bardzo przytłoczeni różnymi formalnościami, które muszą wykonywać, papierkami do wypełnienia, czytaniem nowych rozporządzeń i tak dalej, więc po prostu rzeczywiście jest ta sytuacja taka, że ten głos uczniów jest mocno stłumiony, dlatego rzeczywiście widzimy bardzo dużą potrzebę tutaj tego, żeby właśnie zbadać, dowiedzieć się, tak, co, jak to działa w naszej szkole, tak, bo są też bardzo różne przypadki, tak, znamy szkoły, w których odbywają się lekcje zdalne regularnie po prostu według planu lekcji, tak, są prowadzone za pomocą chociażby takiego click meetingu czy innych, ale są też takie szkoły, gdzie w ogóle się nie odbywają lekcje zdalne, tak, jest tylko wysyłany materiał, tak, do uczniów, do przerobienia, więc to jest właśnie naszym zdaniem bardzo ważne zadanie, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda, tak, ile osób w szkole na przykład nie ma dostępu do komputera, tak? Czyli to jest jeden obszar. No właśnie, no drugi obszar to jest już ten obszar bezpośredniego wsparcia tak naprawdę, który też już padł, tak? I tutaj właśnie, no na przykład pani Barbara też pisze o tym, że uczniowie potrzebują przynależności, potrzebują poczucia bycia grupą i to też jest właśnie naszym zdaniem ważny obszar tego samorządu uczniowskiego, żeby zidentyfikować, czy mamy takie osoby, które w tym momencie czują się osamotnione na przykład, tak? Które są wykluczone z jakiegoś powodu. To wykluczenie może być techniczne, czyli to właśnie, co już mówiliśmy, brak komputera, brak internetu, albo nie wiem, mamy jeden komputer w domu, a mamy piątkę rodzeństwa, tak? Ale to też jest wykluczenie pod kątem właśnie osamotnienia, depresji, o której zresztą też mieliśmy webinarium, w którym dość dużo z nauczycieli mówiło, że ten problem depresji jest w tym momencie bardzo dotkliwy, bo wiele osób pozostało bez pomocy psychologicznej chociażby, tak? Więc to też jest naszym zdaniem taki drugi obszar, żeby takie osoby wspierać. To oczywiście nie oznacza, że koniecznie musimy wiedzieć, że to właśnie, nie wiem, osoba X ma taki problem, ale tworzyć jako samorząd możliwości, żeby uczniowie naszej szkoły mogli powiedzieć o swoich, żeby mogli się po prostu spotkać, mogli się zobaczyć, mogli porozmawiać, tak, mogli w luźnej atmosferze wymienić się tym, co się u nich dzieje. To są bardzo proste rzeczy, które bardzo wiele dają.
To jest też to, co napisała pani Julia na czacie, czyli takie zbudowanie bezpiecznej przestrzeni do utrzymywania kontaktu, żeby te osoby, żeby nie było osób, tak jak Michał powiedział wcześniej, które gdzieś są na uboczu, nie są zaopiekowane, jakoś włączone, czy nie ma w ogóle z nimi kontaktu, tylko wiedziały, że jest takie miejsce, gdzie można się odezwać, skomunikować, zapytać, porozmawiać. No i trzeci obszar to jest właśnie komunikacja i poczucie wspólnoty. I to zarówno jeśli chodzi o komunikację pomiędzy uczniami, jak i pomiędzy uczniami i nauczycielami, czy pomiędzy uczniami a dyrekcją, tak? Bo to są akurat kanały, które nigdy, znaczy no, ciężko generalizować, bo są szkoły, w których to dobrze działa, ale zawsze są jednak jakieś zakłócenia komunikacyjne pomiędzy uczniami a dorosłymi, a w tym okresie szczególnie, tak? No w tym okresie naprawdę, kiedy nie możemy się zobaczyć oko w oko, no po prostu jest tej komunikacji, jest ona na przykład ograniczona do dziennika elektronicznego, tak? A nie jest taka żywa, nie jest prawdziwa, no i tak naprawdę też uczniowie nie wiedzą, że na przykład mogą w jakiś sposób się komunikować pomiędzy sobą, czy też robią to po prostu nieformalnie, tak, no bo oczywiście wiadomo, że osoby się komunikują nieformalnie tak ze sobą, z koleżanką, kolegą, ale nie ma takiego poczucia, że nie, na przykład my jako klasa albo jako szkoła, chociaż część z Państwa tutaj oczywiście już podawała te przykłady, że właśnie w tym obszarze Wasze samorządy działają, tworzą grupy na Discordzie klasowe czy szkolne, czy tutaj nawet pojawił się, że na serwerze gry Minecraft została stworzona grupa dla, no to jest super, tak, no bo tam ci uczniowie rzeczywiście są, oni są tam, tak, tylko no, są tam w innym celu zazwyczaj, a tu możemy to wykorzystać, że oni tam są, do tego, żeby umożliwić im komunikację wewnątrz. No dobrze, to przejdźmy może rzeczywiście do kilku propozycji naszych pomysłów w tych obszarach, które chcieliśmy Państwu przekazać. Gdyby się Państwu pojawiały właśnie jakieś swoje jeszcze przykłady albo komentarze do tych pomysłów, to jak najbardziej prosimy się dzielić na czacie. No dobra, to lecimy. Ula, tak, tak, też dawajcie znać, co myślicie właśnie o tych pomysłach. Zatem w takim pierwszym obszarze ważne jest to, żeby uczniowie mogli wyrażać swój głos, mogli wypowiedzieć się, czego właśnie potrzebują w zakresie tej edukacji zdalnej, czy na przykład zbliżają się te egzaminy, może na przykład chcą, tu widać różne inicjatywy w internecie, że chcą na przykład przełożyć, znaczy wiem, że to się stanie, natomiast różne takie oddolne ruchy odnośnie tych egzaminów są. No i tutaj warto by zadbać też o te potrzeby. Zadbać o uczniów, o to, jak się uczą, to, co już Michał mówił, zobaczyć, czy mają w jaki sposób się uczyć, czy mają techniczne do tego możliwości i wsparcie, czy może czegoś im właśnie brakuje. Warto to tutaj zadbać o taką przestrzeń do rozmowy wspólnej, o rozwiązaniach, o tym też, co można z tym zrobić, jak można odpowiedzieć, w jaki sposób. No, my tutaj myśleliśmy o tym, że można właśnie zrobić to w formie takiej diagnozy, co pomaga, co przeszkadza uczyć się zdalnie, czyli zrobić narzędzie do badania w formularzu. Tutaj sugerujemy takie darmowe rozwiązania właśnie jak Survio, jest taka strona, albo na formularzach na Google. Też można to łatwo zrobić. Tutaj właśnie Michał wrzucił taki link do przykładowej ankiety, którą stworzyliśmy, która mogłaby zbadać taką sytuację odnośnie edukacji zdalnej uczniów. Możecie tam zadać pytania, czy mają właśnie komputer, czy mają w jaki sposób komunikować się głosowo, tak jak my tutaj teraz, czy mają dostęp do kamery, czy mają zawsze ten dostęp do komputera, czy może właśnie tak jest taka sytuacja, że jest jeden komputer na 5 osób w rodzinie i nie można zawsze z niego korzystać. Warto tu się spytać o te możliwości techniczne, a może na przykład nie potrafią uczniowie jacyś obsługiwać programu danego i mają trudności z tym i tutaj może potrzebują wsparcia, wytłumaczenia,
warto się o to zatroszczyć i spytać po prostu, jak sobie radzą w tym czasie i zobaczyć te potrzeby. Można tu też się zapytać, co im pomaga, co ich motywuje do nauki, co ich rozprasza, co przeszkadza i zastanowić się, właśnie, wyciągnąć razem potem wnioski, kiedy zbierzemy to. Te narzędzia, o których tu mówimy, formularz googlowski, bo tutaj zaraz widzimy, że link nie działa, zaraz to udostępnimy. Natomiast jeśli chodzi o tak, jeśli chodzi o te formularze, one łatwo podsumowują nam wyniki, więc jest to dość pomocne. I wystarczy, można wyciągnąć wnioski w grupie i opracować jakieś propozycje działań, przekazać to nauczycielom i dyrekcji i wtedy z jakimiś takimi propozycjami, rekomendacjami, co można z tym zrobić, tak? Tutaj ważne jest to, żeby dać tę anonimowość, tak proponujemy, żeby dać anonimowość w tej ankiecie, żeby uczniowie mogli bezpiecznie się wypowiedzieć, ale zasugerować, że jeśli mają jakiś problem, właśnie na przykład nie mają komputera, żeby zostawili kontakt do siebie i może wtedy będzie można ich jakoś wesprzeć. Tutaj też polecamy nasz materiał o diagnozie. Nie wiem, czy Michał teraz uda ci się wrzucić. To zaraz spróbujemy jeszcze raz spróbuję wrzucić ten link do ankiety. Natomiast jeszcze polecamy nasze materiały o diagnozie, które mogą być przydatne też, kiedy będziecie robić formularze, jakieś ankiety na co dzień, czy jak to podsumować, co jest ważne. No to myślę, że jeśli chodzi o ten pomysł, to no to tutaj jest ważne, że uczniowie mogą zebrać potrzeby od innych uczniów i przekazać je nauczycielom dyrekcji i rzeczywiście realnie komuś pomóc w tych trudnościach technicznych na przykład. Tak, tak, no przepraszam, bo tutaj rzeczywiście w tym pierwszej wersji miałem ograniczony dostęp. Już ten dostęp do ankietki jest otwarty, więc już powinno się otwierać Państwu. No prosimy tak. O sygnał, czy tak jest, czy już. Druga kwestia, też drugi taki pomysł, który myślę, że naprawdę może wzmocnić wielu uczniów, uczennice, to, żeby zorganizować taką wymianę w drugą stronę, czyli żeby to uczniowie przekazali wiedzę o narzędziach internetowych nauczycielom, tak? W zależności od tego oczywiście, jakie są potrzeby, nad czym, na jakich narzędziach pracujecie, tak? Żeby dowiedzieć się w ogóle, jakie są potrzeby nauczycieli, co by chcieli, czego byście chcieli dowiedzieć. No na przykład no wiemy, że pewnym problemem jest i dlatego część nauczycieli na przykład unika bezpośrednich spotkań z uczniami chociażby na Discordzie, no ze względu na to, że część uczniów gdzieś tam bombarduje takie lekcje, wrzuca jakieś, prawda, nieprzyzwoite filmiki albo no, w inny sposób zakłóca po prostu te spotkania i też nauczyciele często nie wiedzą, jak na przykład zabezpieczyć taką konwersację, jak uniknąć po prostu tego, a moim zdaniem wielu uczniów wie, jak to zrobić, więc chociażby taki temat, tak, jak na przykład bezpiecznie przeprowadzić taką lekcję zdalną. Też uczniowie w wielu sytuacjach orientują się, jakie są narzędzia, prawda, jakie są funkcje w różnych narzędziach i do jakich lekcji mogą się przydać, więc moim zdaniem to byłoby naprawdę super, gdyby ta wymiana zaczęła się dziać, to ona też pomoże nauczycielom no po prostu się z częścią narzędzi być może oswoić, a być może też poprawić swoją pracę. Dobrze. No drugi obszar, w drugim obszarze, no to właśnie to, o czym mówiliśmy, istotność wsparcia tych, którzy są w jakiś sposób wykluczeni, czy zarówno pod kątem technicznym, braku sprzętu, ale również pod innymi względami, jako samotnienie, izolacja, czy też problemy osobiste, depresja, bo to też czyta się o tym, że w tym czasie dla wielu uczniów, nie tylko uczniów, ale oczywiście osób, tak, sytuacja, kiedy jest się zamkniętym w domu z rodziną, często z różnymi problemami, no tak naprawdę zwiększa te problemy, tak, sprawia, że no, nie możemy się wyrwać, więc no
jest naprawdę dużo tych potencjalnych obszarów. Oczywiście część wymaga specjalistycznej pomocy. Nie mówię, że samorząd uczniowski tutaj w poważnych problemach może pomagać, takich psychologicznych czy rodzinnych, ale może dawać to, o czym właśnie mówiliśmy wcześniej, tak? Czyli to chociażby poczucie wsparcia, czy możliwość wygadania się. No i jakie tu mamy pomysły? No tutaj pierwsza taka rzecz, która jest pomocna w nauce, może być pomocna w nauce, to te koleżeńskie korepetycje, czyli taka wzajemna pomoc uczniów. Tutaj myślę, że mogłoby być to duże wsparcie dla nauczycieli. Wielu uczniów tych no jest jakoś dobrych w danym przedmiocie, czy też na co dzień pomaga, więc może zorganizować taką naukę online i takie wsparcie. Tutaj proponujemy takie kroki, jak można by to zorganizować, żeby najpierw zebrać informacje o chętnych osobach, które mogłyby się tego podjąć, bo jednak no to też wymaga jakiejś śmiałości, odwagi. Natomiast warto jakby to podkreślić, że jest to, żeby to zrobić w ramach społeczności. No i tutaj znaleźć właśnie chętnych, którzy czują się mocni w danej dziedzinie, w danym przedmiocie, w danym temacie. Ustalić datę, jakieś wybrać narzędzie, które będzie dobre dla wszystkich uczniów i które będzie pozwalało na może jakieś zadanie pytań. Tutaj tak naprawdę najlepiej, żeby to były narzędzia, które są najbliższe uczniom. Może to być przez Messengera, bo to oczywiście mogą być koleżeńskie korepetycje, takie trochę bardziej otwarte w większym gronie, w większej grupie, ale mogą być to korepetycje jeden na jeden. Na zasadzie, że ktoś się zgłasza i potrzebuje pomocy i znajdujemy osobę, która jest chętna pomóc w danym przedmiocie, w danym temacie. No i tutaj to może być na przykład Zoom, który jest darmowy, chociaż wymaga pobrania tej aplikacji, ale jest też bardzo łatwo udostępnić materiały, udostępnić ekran, żeby coś pokazać, czy też Google Meet, to tutaj też jest bardzo łatwo dołączyć, nie potrzeba pobierania żadnej aplikacji, może przez Messengera, może to być, no to tak jak mówię, narzędzia zależą od uczniów, natomiast to, co jest ważne, to poinformowanie społeczności z uczniów, że taka opcja jest, więc no, fantastycznie by było, gdyby już była jakaś przestrzeń do komunikacji, na przykład grupa na Facebooku czy fanpage, czy szło to od ucznia do ucznia, czy po prostu w ramach klas przez wychowawców była informacja, że coś takiego się dzieje. Tutaj no, wydaje nam się, że najlepiej, jak takie spotkanie potrwa no, 40 do 60 minut, żeby też gdzieś nie było za długie i najpierw byłoby to omówienie tematu, a potem czas na pytania. To jest taka nasza propozycja, jak to może wyglądać, natomiast wiadomo, że zależy to tak najbardziej od uczniów, ich potrzeb, natomiast wydaje nam się, że to może być dobre wsparcie tych uczniów, którzy są w czymś dobrzy, którzy no, mają jakieś różne swoje pasje, koniki i wiedzę w danym temacie i mogą się wymienić tą wiedzą, robiąc coś dobrego, czyli taki wewnętrzny koleżeński wolontariat. Dobrze, no tak, no i trzeci ten obszar, czyli już właśnie to, o czym też mówiliśmy, już komunikacja, utrzymanie tego poczucia wspólnoty, co tak naprawdę też się wiąże z tymi dwoma pierwszymi obszarami i bez dobrej komunikacji, no to też nie jest możliwe zrealizowanie tego, o czym mówiliśmy wcześniej. I tutaj zarówno to, żeby były takie miejsca, w których klasa czy szkoła ma możliwość dyskutować, skontaktować się w różnych konfiguracjach, czy też w różnych sprawach, zarówno takich typowo szkolnych, czyli właśnie poszukanie wsparcia, ale też po prostu wymiana, co tam u nas. Żeby jednak pomyśleć o jakichś wspólnych aktywnościach, które można zrobić online, nie szkolnych, prawda, czy to jakieś turnieje gier może szkolne, których jest tak naprawdę cała masa, których młodzież korzysta, tak, więc czemu tego nie zrobić właśnie na poziomie szkolnym, czy no, te działalności pomocowe, charytatywne, które też jednoczą, prawda, w tym czasie.
Zachęcamy też do tego, żeby być może pomyśleć, jak można świętować pewne sukcesy, bo myślę, że to świętowanie czy cieszenie się trochę nam zeszło na dalszy plan w tym momencie, ale też jest ważne, prawda? No bo jednak też powiedzmy sobie, że dla wielu uczniów tak naprawdę no, kończy się rok szkolny, dla wielu na przykład kończy się ostatni rok szkolny w szkole podstawowej albo w szkole średniej, więc no, oni trochę zostają, tutaj ten koniec roku jest taki, no, można powiedzieć, mało efektowny, tak? I warto moim zdaniem pomyśleć o tym, jak my możemy się jednak cieszyć wspólnie, czy nie wiem, pogratulować tym osobom, które no jednak coś osiągnęły, prawda? Ich edukacja na tym poziomie dobiega końca, więc no to jest sukces, prawda? Więc wszyscy mieliśmy ten moment, że mogliśmy się cieszyć, a tutaj no jest taki rocznik, który może być tego pozbawiony, więc też zachęcam do tego, żeby o tym pomyśleć. No i też być może zachęcam do myślenia o tym, jak możemy zakończyć rok szkolny w sytuacji, w której nie będziemy się mogli spotkać po prostu, tak, żeby jednak ten koniec roku szkolnego też miał jakiś wymiar taki wspólnotowy, nawet jeśli to nie będzie bezpośrednie spotkanie. Tak, no i tutaj mamy taki pomysł, żeby stworzyć tą przestrzeń do wymiany, do komunikacji informacji, o której już wspominaliśmy, żeby po prostu uczniowie mogli się komunikować ze sobą, jeśli jeszcze takiej przestrzeni nie ma, albo można stworzyć jakiś inny rodzaj przestrzeni do tego, aby stworzyć możliwości. Możliwości dzielenia się tym, co się dzieje uczniów, czy to w klasie, czy to w całej szkole. No, to mogą być, tutaj ktoś właśnie napisał, że Zoom jest ryzykowny, natomiast wiem, że też się dla wielu ludzi sprawdza. Na przykład spotkania klasowe na Zoomie mogą być takim pomysłem lub otwarte zebrania samorządu uczniowskiego na Google Meet czy na Discordzie, który tutaj też się pojawił w waszych komentarzach. Może grupa dyskusyjna wsparcia dla osób, które są egzaminowane na Facebooku. To może być właśnie taka specyficzne działanie na ten dany moment, właśnie na przykład spotkania klasowe na Zoomie, ale jeśli nie macie grupy na Facebooku czy takiego fanpage'a, to zachęcam was, żeby założyć, żeby ta przestrzeń po prostu była i tam wrzucać po prostu informacje o waszych inicjatywach. Natomiast narzędzi jest mnóstwo i jak widzicie, czy to może być konwersacja na Messengerze też dla klasy. Tak. No, znaczy tutaj właśnie rzeczywiście Zoom ma ustawienia, które są, które pozwalają po prostu to odpowiednio zabezpieczyć defaultowo, czy jakby tak, no, a z automatu te spotkania są otwarte, ale jak się tam trochę pogrzebie, to jak najbardziej można to zamknąć. No i to jest właśnie też ta kwestia, że dobrze właśnie być w komunikacji z tymi uczniami, którzy znają te narzędzia, żeby oni też pomogli to nam ustawić. No właśnie, i już trochę... Nie wiem, czy u Państwa się. Czy słyszycie Państwo Michała? Bo tutaj. Nie wiem, czy to jest kwestia. Nie słychać. Dobrze. Mamy informację, że nie słychać. Mam nadzieję, że tutaj zaraz. Zaraz wróci, natomiast będę kontynuować. Pomysł taki kolejny to, żeby ustalić zasady komunikacji online. Myślę, że to jest ważna rzecz, żeby zrobić najpierw burzę mózgów i tutaj przeprowadzić taką swego rodzaju dyskusję, jakie zasady w ogóle powinny pracować podczas tej pracy i komunikacji online. To może pomóc, bo rzeczywiście jeśli chodzi o na przykład o różne narzędzia, Zoom ma tę możliwość, że rzeczywiście osoba prowadząca, gospodarz może udzielić głosu lub go nie udzielić, go zabrać danemu uczestnikowi, natomiast w wielu miejscach tego nie ma. No i tutaj warto by ustalić w ogóle zasady, jeśli już wchodzimy właśnie w jakieś narzędzie,
co się tam będzie działo, na jakiej zasadzie ta społeczność ma funkcjonować. I tutaj możecie je omówić wspólnie w gronie uczniów, w gronie nauczycieli, bo może być to tylko przestrzeń dla uczniów, ale też możecie zaprosić do niej nauczycieli jak najbardziej. O, tutaj widzę, że Classroom ma nową funkcję wideo chat i tutaj wiemy, że właśnie na przykład Microsoft udostępnia dla szkół teraz swoją platformę i też można, tak. Tutaj też widzę głos, że trudniej jest dla małych dzieci te media społecznościowe przeprowadzić. Rzeczywiście, na pewno to jest wyzwanie, natomiast część z nich jest obecna. Może jeśli to będzie zaplanowane wcześniej spotkanie, może mogą przez gdzieś pod nadzorem rodziców, natomiast tutaj wiem, że to może być trudniejsze rzeczywiście w młodszych klasach. Widzę, że polecacie Państwo G Suit, Suit, tak. Więc to myślę, że też może być narzędzie godne wypróbowania. No i jeśli chodzi o zasady, to jest ważne, żeby wszyscy wyrazili na niezgodę i obowiązywały wszystkie osoby, które są w grupie, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dobrze, przejdziemy dalej. Kolejny pomysł na te rzeczy w obszarze komunikacji, taki od nas, to jest już coś, co wymaga nieco więcej pracy. Nieco więcej pracy i jest na pewno dużym wyzwaniem. To spotkanie online z ekspertem. Jest to taka trudna rzecz do zorganizowania, bo rzeczywiście trzeba by tego eksperta znaleźć i zastanowić się w ogóle, w jakim temacie. Natomiast pomysł może taki dodatkowy dla uczniów, którzy są mocno do tego zmotywowani, jakąś mają wizję tego. To, co nam się wydaje ważne w tym, to żeby odbywało się to w czasie rzeczywistym, żeby było atrakcyjne, żeby to nie było nagranie z YouTube'a, które się dzieje w każdej chwili, można je obejrzeć, tylko rzeczywiście, żeby była możliwość interakcji, zadawania pytań, tak jak tutaj mamy teraz. I to, co jest ważne, to żeby wybrać jakąś datę czy narzędzie. Dalej wracają te narzędzia, od których siłą rzeczy nie uciekniemy w tym świecie online, a wręcz od nich często zależy nasze, może zależeć nasze powodzenie w danym działaniu. Tutaj myślę, że to, że różne narzędzia, którymi się posługujecie, mogą się sprawdzić. Trzeba by wybrać jakiegoś prowadzącego, który będzie ciekawy dla młodzieży. I tutaj dla młodzieży, dla uczniów. I tutaj zachęcamy, żeby to była tematyka, żeby to był ekspert, który będzie dla nich ciekawy. Na przykład można zorganizować spotkanie wokół pandemii, jak to wygląda, jak wyglądały poprzednie takie tego typu wydarzenia w historii, albo jak sobie radzić z trudnymi emocjami. Może coś o efektywnej nauce z domu, bądź na przykład spotkanie z jakimś doradcą zawodowym, który trochę opowie o zawodach przyszłości, bo teraz mamy wiele osób, które stoi przed taką niepewnością związaną ze swoją przyszłością i może to byłoby ciekawe dla uczniów, żeby też spotkać się z taką osobą, posłuchać, zadać jej pytania. Tutaj trzeba by przygotować przebieg tego spotkania, oczywiście zebrać wcześniej pytania od uczniów i ta tematyka i ten ekspert są taką okazją do skomunikowania się ze społecznością i zapytania uczniów, z kim chcieliby się spotkać. Jest to na pewno duże wyzwanie, ten pomysł, ta nasza propozycja to jest... Myślę, że duże przedsięwzięcie jednak i też trudność, tutaj mogą się pojawić trudności techniczne, więc ważna jest jednak pomoc osób dorosłych, które będą pomagać to moderować i prowadzić to spotkanie.
ale albo może to jest propozycja też dla starszych uczniów, ale wydaje mi się, że może być ciekawa jako takie dodatkowe działanie, inicjatywa. Tak, Michał, jesteś już z nami? Chyba jestem. Tak, jesteś. Mam nadzieję, że wszyscy słyszycie Michała. Tak, i to, co jest ważne, to też pani Katarzyna napisała, że wszyscy się uczymy. Wszyscy się uczymy tych narzędzi i myślę, że warto być dla siebie nawzajem cierpliwym i wobec siebie cierpliwym, bo rzeczywiście narzędzi jest mnóstwo też, żeby w tym nie utonąć. Tak. Tak, znaczy no ja też zdecydowanie zalecam. Oczywiście tutaj Państwo też w czacie dużo tych narzędzi wymieniacie i my też już kilka powiedzieliśmy, ale oczywiście nie chodzi o to, żeby zarzucać uczniów, bo wszyscy się w tym pogubimy, tak? Tylko że raczej, żeby dojść do takiego sposobu, który jest dla nas najdogodniejszy i korzystać z tej jednej metody, oczywiście. Tak. No dobrze, kolejny tutaj pomysł jeszcze taki, no też pomyśleliśmy sobie, że no w tym czasie dobrze by było właśnie pomyśleć o przyszłości też, tak? Czyli trochę podsumować to, co się działo w tym roku szkolnym, wykorzystać też ten czas na to, żeby, bo zazwyczaj nie ma tego dużo czasu na to, żeby sobie podsumować. Teraz jest go trochę więcej. Zapytać uczniów, uczennice, jak właśnie to działanie samorządu uczniowskiego oceniają, czego im brakowało i czego by chcieli, jak chcieliby, żeby ten samorząd po prostu działał, tak? Czyli już nakierować to myślenie też na ten przyszły rok, kiedy też tak naprawdę nie jest pewne, czy te warunki edukacji, jakie będziemy mieli, będą takie same jak przed epidemią, tak? Bo może być różnie, jak państwo wiedzą, więc też warto o tym myśleć, tak? No dobrze, wrócimy do szkoły, ale nie będziemy mogli na przykład wychodzić, tak? Nie będziemy mogli robić wycieczek, nie będziemy mogli na przykład zapraszać osób z zewnątrz być może do szkoły, tak? Co też dla nas oczywiście jest jakimś wyzwaniem, do państwa często jeździmy do szkół, tak? No ale tak, pomyślcie o tym, właśnie też o tej przyszłości. No i to, co mówiłem, być może pomyśleć też już teraz, zacząć myśleć, jak zakończymy rok szkolny, tak? Jeśli nie uda nam się spotkać fizycznie w szkole, co możemy zrobić na zakończenie, tak? Żeby właśnie się jednak docenić, żeby nam było miło, żeby się zobaczyć, posłuchać, żeby to po prostu było fajne zakończenie. No dobrze, Żeby tak? Coś jeszcze? razem świętować, ta potrzeba świętowania. No i tutaj można rzeczywiście też tak zadać uczniom pytanie, zrobić ankietę, żeby zaplanować ten czas w szkole po powrocie, spytać ich ulubione miejsca, co może pomóc im się w niej dobrze czuć, a może czegoś im brakuje. Już teraz można zaplanować wstępnie takie działania i rozpisać to. Tak. No oczywiście można korzystać z tych materiałów jak najbardziej. Można z tego napisać artykuł. Tutaj pani Katarzyna pyta oczywiście jak najbardziej. Myślę, że my też upublicznimy prezentację. Tylko jeszcze nie miałam przemyślanego gdzie, ale też myślę, że fajnie byłoby ją gdzieś wrzucić. Na pewno będziemy zapraszać na stronę naszą samorządu uczniowskiego, o której już Michał mówił, ale też na stronę Szkoły Demokracji. To zapewne gdzieś tam się to pojawi. Tak. No dobrze, szanowni państwo, no to my już właściwie przeszliśmy to, o czym chcieliśmy powiedzieć z naszej strony, czyli przedstawić trochę tą naszą wizję tego samorządu uczniowskiego w czasie epidemii, co on może robić, do czego, no i też no myślę, że to najważniejsze przesłanie, które chciałbym, żeby państwo mieli po tym spotkaniu, to właśnie, żeby
Że samorząd uczniowski w tym momencie pełni ważną rolę. Może pełnić, tak? Ważną rolę i że tą rolą jest przede wszystkim dbanie o potrzeby uczniów, problemy tych, którzy mają problemy ze zdalną edukacją i w ogóle bycie głosem uczniów, tak? Że teraz bycie głosem uczniów jest znacznie ważniejsze w tej sytuacji. To jedno, a drugie zauważanie tych, którzy są wykluczeni, tak, że zwrócenie uwagi na to, że zawsze znajdują się takie osoby, które się nie odnajdują dobrze w tej sytuacji, tak, które z różnych powodów mają problemy, tak, myślenie o tym, co my możemy zrobić, tak, żeby właśnie nikt nie został sam. To chyba są takie dwie najważniejsze rzeczy. No i oczywiście te pomysły, o których mówiliśmy. Tu już pojawiają się też pytania. To tak, to też jest moment, kiedy mogą Państwo jeszcze pytać o kolejne rzeczy. Na przykład, widzę, że jest pytanie, jak przeprowadzić wybory do samorządu uczniowskiego, skoro regulamin mówi o wyborach tajnych. To jest bardzo podobne pytanie, z którym mierzymy się również w Polsce teraz. Jak Państwo wiecie, kwestia wyborów prezydenckich również jest wyzwaniem. Znaczy, ja bym polecił odłożyć wybory na nowy rok szkolny. Tak. Znaczy, moja rekomendacja jest taka. Znaczy, wydaje mi się, że w tym momencie raczej nie ma warunków dobrych do tego, no na pewno nie ma warunków do tego, żeby przeprowadzić się w tajny sposób, tak? Bo rzeczywiście ciężko mi to sobie wyobrazić, jak to można zrobić, czy przez online, czy korespondencyjnie, w jakikolwiek sposób, no jest to trudne, tak? Więc o ile nie jest to z jakiegoś powodu konieczne, po prostu uznałbym, że te władze samorządu, które są, żeby one działały do końca roku szkolnego, do początku nowego roku i zorganizowały na początku nowego roku szkolnego wybory, po prostu jak to się wszystko uspokoi. To taka jest moja rekomendacja. Dobrze, czy mamy jeszcze, macie Państwo może jakieś albo pytania, albo może komentarze odnośnie tych pomysłów, albo może jeszcze właśnie jakiś się pojawiają właśnie pomysły. No dobra, no tutaj widzę, że pojawiły się przynajmniej dwa albo trzy pytania o pomyśle zrobienia szkolnego serwera w grze Minecraft, czy ogólnie co myślimy. Ja uważam, że super pomysł, tak? To znaczy, to jest właśnie przykład tego myślenia, żeby być tam, gdzie są uczniowie, tak? Czyli jeśli są, grają w Minecrafta i tam są po prostu, to jak najbardziej zróbmy to, bądźmy tam z nimi, prawda? Są jeszcze inne gry, które na tworzenie takich społeczności pozwalają, więc jeśli w waszych szkołach są takie społeczności grające, no to jak najbardziej, tak? Oczywiście zawsze warto się zastanowić w takiej sytuacji, czy mamy tam, znaczy do czego to ma służyć, tak? Bo jeśli ma to służyć do takiej ogólnej komunikacji, no to pojawia się pytanie, czy mamy tam wszystkich, tak? Czy rzeczywiście to jest tak, że wszyscy tam są. No bo albo czy możemy ich zaprosić do tego. Może się okazać, że jednak nie wszyscy tak korzystają i jest jakaś część, która jest wykluczona właśnie wtedy. Więc to jest jedna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę przy tym, a tak to jak najbardziej korzystajmy z tego, bo no, to jest najbardziej efektywne, tak? Nie twórzmy nowych narzędzi, skoro już są te, z których uczniowie korzystają. A co tam jeszcze mamy? Jakieś pytania? Tak. Są pytania. No jak długo można korzystać z tej naszej ankiety dotyczącej nauczania zdalnego? No można z niej korzystać tyle, ile Państwo potrzebują.
Ona będzie widoczna po prostu. Nie mamy takiej możliwości, żeby ją udostępnić do edycji tak bezpośrednio, bo wtedy no, państwo by to po prostu modyfikowali i każdy by coś tam zmieniał i to po prostu by się szybko przestało być użyteczne. No, ale można po prostu prosto skopiować te tak naprawdę te pytania, odpowiedzi, więc ona po prostu będzie sobie wisiała. Tak, w momencie... Ktoś się pojawił pomysł... pytanie, że super pomysł dotyczący spotkania z ekspertem, jakieś konkretne pomysły dotyczące eksperta. No tutaj chyba trochę Ula o tym mówiła. Tak. Trochę bym też właśnie zapytał uczniów, kogo oni by chcieli, z kim by chcieli porozmawiać, bo to mogą być zarówno na przykład, nie wiem, doradca zawodowy, tak, jeśli mówimy o końcu szkoły średniej, nie wiem, kogo jeszcze mamy? To znaczy, wydaje mi się, że to zależy od tematyki. Nie słychać mnie? Wyłączyłaś sobie głos jakoś. A nie, to ja sobie włączyłem słuchawki. Dobrze. Dobra. Czy mam nadzieję, że już mnie słychać? Dobra. To wydaje mi się, że jeśli chodzi o to spotkanie z ekspertem, to warto zapytać, tak jak trochę wspomniałam, uczniów. Najpierw spytać uczniów, jaka tematyka ich w ogóle interesuje, albo może z kim chcieliby się spotkać. Tutaj szczerze powiedziawszy, to zależy od was, ile jaki tutaj chcecie mieć rozmach i jak bardzo chcecie spróbować, bo można równie dobrze, jeśli na przykład pójdziemy w stronę tematyki, na przykład może to być właśnie doradca zawodowy, może to być osoba, która pracuje w konkretnym zawodzie, jaki interesuje uczniów, może to być na przykład właśnie jakiś epidemiolog, który opowie właśnie o tym, o pandemii, jak to wygląda tak bardziej od strony naukowej, technicznej. Może to być jakiś psycholog, który opowie o tym, jak radzić sobie z trudnymi emocjami w takim czasie, albo jak na przykład dbać o siebie, czy o samorozwoju coś, o rozwoju pasji, albo o poszukiwaniu swojej ścieżki, jakiejś rozwoju, czy takiej zawodowej. To tutaj... Trochę myślę, że to zależy po prostu od zainteresowania uczniów, kim będzie ten ekspert, a jeśli chodzi o konkretne pomysły, to warto najpierw poszukać wokół siebie i zobaczyć, czy na przykład dany rodzic, tutaj można spytać w społeczności szkolnej, czy rodzic któregoś z uczniów nie zajmuje się na przykład tym tematem. Ale jeśli macie na przykład chęć, żeby spotkać się z bardzo konkretną osobą, która jest może jakimś celebrytą, powiem tak, myślę, że można spytać, bo różne rzeczy się teraz dzieją w przestrzeni internetowej i też widać aktywność jakichś osób, czy doradców zawodowych, czy psychologów, którzy są chętni wspierać, podzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i warto po prostu poszukać w tej przestrzeni takich osób. A jeśli macie konkretną osobę, która was interesuje i bardzo chcielibyście się z nią spotkać, to myślę, że warto po prostu spróbować i napisać do niej, jeśli nie znacie jej osobiście. Natomiast warto poszukać w swoim otoczeniu, przez kontakty właśnie, przez rodziców, czy może no tutaj ta siatka takich kontaktów myślę, że może być podpowiedzią. Warto zapytać uczniów, bo tak mi się wydaje. Kto ich interesuje? Z kim chcieliby się spotkać? Od kogo chcieliby się o czymś dowiedzieć? Albo jaki temat ich interesuje? I wtedy znaleźć tego eksperta. Nie wiem, czy tutaj Michał, masz jakiś pomysł? Chciałbyś coś dodać? Mam nadzieję, no, tutaj że też pan Adam, na przykład rozmowy z przedstawicielem zawodów, to są zawsze też ciekawe spotkania proponuje. Tutaj pojawiają się również pytania, jak zaangażować młodsze dzieci, jakieś pomysły na ich działania, że na razie konkrety, które prezentujemy, dotyczą jedynie starszych. No tak, no rzeczywiście, no bo też ta grupa, z którą my pracujemy w programie Szkoła Demokracji, no to są albo starsze klasy szkoły podstawowej, albo szkoły średnie, no więc no też nasze pomysły są głównie do tych starszych i przyznam, że też na pewno ciężej jest z tymi młodszymi dziećmi, kiedy nie mamy z nimi bezpośrednio kontaktu, no bo też jak Państwo wiecie, ten samorząd w tych klasach 1-4 czy 1-3 no wymaga tak naprawdę bardzo mocnego wsparcia ze strony nauczyciela, więc też no zdecydowanie mniej mi przychodzi pomysłów do głowy, co tak naprawdę te dzieciaczki mogą same sobie zrobić, kiedy też tak naprawdę często
też nie mają dostępu do mediów społecznościowych, prawda, nawet nie mogą, nie powinny z nich korzystać, więc są trochę no, poza tym nurtem, tak, ale wydaje mi się, że na takim poziomie podstawowym to też jak najbardziej dzieci mogą powiedzieć, co im w tym momencie sprawia trudność w tym trybie nauczania, prawda, jakie są ich potrzeby, co by im ułatwiło się uczyć, to oczywiście musi być zamoderowane przez nauczyciela w takiej sytuacji i bardziej po prostu no, to na pewno większa rola nauczyciela, tak, no, trochę ciężko mi sobie wyobrazić, że same dzieci takie małe to przeprowadzą, ale myślę, że no, Jest to możliwe, natomiast rzeczywiście no, przyznam, że w większości są to raczej nasze pomysły dla starszych dzieciaczków, czy dla młodzieży. Coś jeszcze? Mamy jeszcze jakieś pytania? Tutaj bardziej odnośnie tego eksperta widzę, że ten pomysł się Wam podoba, bardzo się cieszę. I tutaj właśnie też Paulina powiedziała, że warto poszukać wśród rodziców w tych najbliższych kontaktach. To tak tylko jeszcze się właśnie do tego odniosę, że to może być sposób na organizację różnych wydarzeń, tak jak napisała Olga, żeby na przykład chcą świętować Międzynarodowy Dzień Tańca, więc może być to też jakieś zastępstwo dla jakichś inicjatyw, które do tej pory były takie raczej oparte o zgromadzenie się. Tak, tutaj pytanie od pana Dawida. Czy ktoś wie, w jaki sposób dołączyć eksperta do spotkania na Teams? Ja nie wiem, bo nie korzystam z Teamsów, niestety, ale może mamy tutaj osoby, które znają ten program i mogą tutaj pomóc. Zachęcam. O, tutaj pojawia się informacja, że administrator powinien zrobić konto dla gościa. Niego da. O, odpisała. Bardzo super, fantastycznie. Cieszymy się. I jeszcze też było polecenie, Adriana poleciła grupę na Facebooku Samorząd Uczniowski 2019-20, która zrzesza samorządy uczniowskie i tam mogą się uczniowie wspierać, więc tutaj też możecie się zainteresować i dołączyć. No, my oczywiście ze swojej strony bardzo serdecznie zapraszamy również na naszego Facebooka, czyli Szkoła Demokracji. Tam na bieżąco również rzucamy różne materiały, tam na bieżąco również informujemy o wydarzeniach, które przygotowujemy, czy o materiałach. Tak. Okej, okay, to jeszcze a propos tej ankiety, proszę Państwa, żeby Państwo ją wykorzystali, no to tak naprawdę Państwo muszą ją sobie skopiować i stworzyć osobno, tak? To znaczy nie wysyłać tego linka, który my Państwu przesyłaliśmy, bo oczywiście link, który my wysłaliśmy, no odpowiedzi, jak ktoś będzie wypisywał, to przyjdą trafią do nas. Tak, przyjdą do nas, więc to jakby my wysłaliśmy tę ankietę dla Państwa, żeby pokazać, Państwo jak to wygląda. Skopiowali, no po prostu może nawet to sobie ręcznie zrobić kopię i wklej, ale muszą to Państwo zrobić samodzielnie. Tak? Znaczy Państwo samodzielnie muszą stworzyć nowy formularz w Google i po prostu przekopiować te pytania i wtedy będą Państwo mieli pełen dostęp do odpowiedzi. Tak, i jest tutaj potrzebne konto, tak, na Google, natomiast jest bardzo łatwe w obsłudze, to są formularze Google, więc można sobie po prostu kopię i wklej lub do Survio, tak jak wspomniałam, też jest takie bezpłatne narzędzie, strona. No, więc tutaj musicie stworzyć po prostu swój szablon na swoim mailu, żeby do Was przychodziły odpowiedzi uczniów i uczennic. Tutaj tak. No dobrze, czy jeszcze są może jakieś pytania albo komentarze? Ja tutaj jeszcze na czacie napiszę, gdyby Państwo mieli pytania odnośnie programu, odnośnie innych kwestii związanych z samorządem, oczywiście zapraszamy do kontaktu z nami, mail szkoła.demokracja@co.pl, to jest oczywiście nasz ogólny mail i strona samorząduczniowski.pl, to jest nasza strona z materiałami,
Ja jeszcze się może pochwalę na sam koniec i zaproszę też do materiału, który stworzyłem niedawno, czyli podręcznik dla, no on się nazywa dla dyrektora o samorządzie uczniowskim, ale on tak naprawdę był pisany z myślą o wszystkich, więc jest to moim zdaniem, znaczy no jest to taki materiał, w którym starałem się zawrzeć jakby takie nasze podejście całościowe do samorządu. Tutaj też Państwu wysłałem linka do tej publikacji, więc jeśli są Państwo zainteresowani, zachęcam, zapraszam. Tam trochę szerzej piszę o właśnie naszym podejściu w programie Szkoła Demokracji, o naszych propozycjach dla szkół. Czy jeszcze jakieś pomysły? O, tutaj się pojawiło pytanie. Pomysły na organizację zakończenia roku klas maturalnych online. Co można zrobić, żeby to zakończenie było rzeczywiście jakieś uroczyste? No i to jest otwarte pytanie, więc jeśli mają jakieś tutaj nasi uczestnicy propozycje, to zapraszam jak najbardziej. Co mogłoby być taką uroczystą pytanie, to propozycję filmiku, tak, dla maturzystów. O, to jest miłe na pewno, od kolegów, koleżanek młodszych, prawda? Czy też od grona nauczycielskiego, prawda? No też można jak najbardziej nauczycieli w to włączyć. Nie muszą być tylko uczniowie. To jak najbardziej. Czy może jeszcze się pojawiają jakieś pytania na współpropozycje? Myślę, że nawet że może być też jakaś, nawet symbolicznie jakaś grafika, tutaj kolaż, jest pomysł na kolaż z imionami uczniów wypisanymi na kartce z życzeniami. Jakieś wspomnienia, wypowiedzi nagrane od uczniów, każdy od siebie. To też jest fajny pomysł. Nauczyciele i uczniowie nagrywają filmik, do tego zdjęcia selfie na Facebooku szkoły. Wydaje mi się, że zdjęcia mogą być jak najbardziej fajną formą, z której można coś złożyć, czy jakiś właśnie kolaż, czy tutaj jakiś wspólny taki portret. Tak, no jeśli to nie jest zbyt duża szkoła, czyli tych maturzystów nie ma jakoś naprawdę dużo, jest to na przykład, są to, nie wiem, dwie klasy, no to myślę, że też w ogóle fajnie się spotkać, zobaczyć, tak, na jakimś takim dużym spotkaniu online. Zarówno myślę, że Zoom, jak i Teamsy są w stanie udźwignąć kilkadziesiąt osób jednocześnie, żeby po prostu się, przepraszam, zobaczyć, żeby nauczyciele mogli bezpośrednio powiedzieć swoje podziękowania, żeby nawet to nie trwało długo, ale żeby jakoś rzeczywiście zobaczyć w tym gronie i sobie podziękować po prostu, tak? Tak, tutaj też można użyć zdjęć w jakiś sposób, które były wcześniej robione z jakichś wydarzeń, z wydarzeń czy to szkolnych, czy klasowych. I to też w jakiś sposób złożyć, to często się wykorzystujemy i tak w swoich prezentach, jakieś takie albumy zdjęciowe, można to tak złożyć i fajnie jakoś udostępnić, nagrać piosenkę. Myślę, że to też jest ciekawy pomysł, fajny, nagrać piosenkę albo na przykład nagrać siebie do jakiejś piosenki, bo też to czasami jest trudne, żeby zsynchronizować śpiewanie, czyli gdzieś piosenkę z tyłu puścić i do tego jakieś nagranie trochę jak coś w stylu takiego teledysku. Koncert z nagranych piosenek, wierszy i utworów granych na instrumentach. Też się pojawił od Beaty taki pomysł. No dobrze, prezentacja też z fajnymi momentami może być. No takie wszelkie formy graficzne.
Dobrze, ja już tak powoli będę zmierzał do końca, ponieważ jest kolejne webinarium, które zaczyna się o 18 już, więc wiem, że grupa też potrzebuje nowa prowadząca się tutaj przygotować na naszym klikmikingu, bo jak Państwo wiedzą, w tym momencie Centrum Edukacji Obywatelskiej dużo tych webinarów prowadzi, więc też zapraszamy. No, skoro Państwo tu trafili, to rozumiem, że znacie naszą stronę na Facebooku. Więc jak najbardziej zapraszamy. Tak jak pisałem, zapraszamy również do nas, na Szkołę Demokracji, do pisania. Dziękuję bardzo Państwu za dzielenie się swoimi komentarzami, ze swoimi pomysłami, tym, co się już Państwa dzieje teraz w epidemii, w trakcie epidemii w szkołach. Cieszę się, że się dzieje i że też Państwo są zainteresowani tym, że ten temat jednak jest ważny. Bo no, naszym zdaniem nie jest drugoplanowy tak naprawdę, znaczy, że naszym zdaniem te relacje szkolne, to jak ten samorząd działa albo nie działa, czy jak uczniowie się ze sobą komunikują albo nie komunikują, jest w tym momencie tak naprawdę nawet ważniejszy niż to, czy się czegoś uczą, czy się czegoś nie uczą. Więc nawet no, moje zdanie jest nawet takie, że to jest tak naprawdę bardziej kluczowe niż to, czy ta edukacja zdalna się toczy, a bardziej czy na przykład właśnie nikt nie jest zostawiony sam sobie. Nie wiem, Ula, czy jeszcze coś byś chciała no tutaj dodać? Właściwie to zawarłeś to, co jest myślę, że takie, że ważne dla nas, że samorząd uczniowski po prostu może w tym czasie dbać o uczniów, wspierać ich, usłyszeć ich potrzeby, dotrzeć do nich i trochę i starać się dbać o każdego indywidualnie, czy właśnie pytając o te techniczne możliwości w takim aspekcie, ale też o samopoczucie. Też pokazując może jakieś ciekawe aktywności, zachęcając do nich, do takich grupowych aktywności, w jakiś sposób też integrując online, czy po prostu dając tę przestrzeń do komunikacji, ale też dbać, samorząd uczniowski może teraz dbać o społeczność szkolną, więc to jest, to myślę, że jest ważne, żeby właśnie dbać o ludzi i tym mogą, tym uczniowie i uczennice, wy możecie wspierać nauczycieli i dyrekcję też. Tutaj jest pytanie o zaświadczenia. Zaświadczenia właśnie będzie można uzyskać i zarówno nauczyciele i nauczycielki, tak jak i uczniowie i uczennice, wy też będziecie mogli uzyskać zaświadczenia. Zaświadczenia będą od jutra dostępne na stronie zaświadczenia.co.org.pl. Trzeba się zalogować, wpisać imię i tam będzie można właśnie po takiej rejestracji pobrać to zaświadczenie. Czy będzie można obejrzeć jeszcze raz webinar? Jak najbardziej, nagranie z webinaru będzie udostępnione na YouTubie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tutaj jeszcze raz też serdecznie zapraszamy, żeby śledzić Facebooka Szkoły Demokracji. Zapraszamy serdecznie, ale również na stronę samorząd.co.org.pl, ale też na szkoła demokracji co.org.pl, bo tam też nasze szkoły działają. Jeśli chcecie się zainspirować jakimiś działaniami, to zapraszamy, żeby zobaczyć, co robią szkoły w naszym programie, a może będziecie chcieli w przyszłym roku dołączyć do tych szkół i działać z nami. Dobrze, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia, miłego dnia. Tak, dziękujemy wieczoru serdecznie. Już.